Szanowni Państwo, dzisiaj chciałam parę słów powiedzieć o gwiazdach stałych w horoskopie Donalda Trumpa i przy okazji w horoskopie też bardzo ważnej osoby z polskiej polityki. Ale jak Państwo, część z Państwa przynajmniej miała okazję zobaczyć horoskop zaprzysiężenia Joe Bidena, no to widzimy, że ten horoskop jest pod wieloma względami niezwykły i właściwie chyba z żadnym innym horoskopem zaprzysiężenia amerykańskiego prezydenta niepodobny do żadnego innego. Znajdujemy w nim bowiem Plutona na medium celi, koniunkcję Urana z Marsem na ascendencie. I to nawet samo to już pokazuje, że ta prezydentura może być jakoś wywrotowa. No chciałoby się zapytać właściwie, no jak może być wywrotowa prezydentura po prezydenturze Trumpa? Jak bardzo jeszcze może być wywrotowa? No, z drugiej strony też mamy tam koniunkcję oczywiście w znaku wodnika Słońca razem z Jowiszem i Saturnem, czyli to jest jakby takie rozświetlenie czy oświetlenie tej grudniowej koniunkcji, właśnie tej wielkiej koniunkcji, czy też większej właściwie koniunkcji Jowisza z Saturnem, czyli to też to pokazuje, że ta prezydentura to jest jakieś otwieranie drzwi do jakiegoś zupełnie nowego portalu, czyli jest to rzeczywiście jakiś wielki przełom. Czy Joe Biden sobie będzie w stanie w ogóle udźwignąć ten ciężar, który ten horoskop zaprzysiężenia, czyli tak naprawdę horoskop prezydentury zapowiada, to się okaże pewnie jeszcze. Ale jak to w ogóle jest możliwe, żeby Joe Biden obejmował urząd prezydenta po kimś takim jak Donald Trump, czyli po kimś takim, kto zrobił coś takiego jak właśnie Donald Trump, który odchodzi w absolutnej niesławie i właściwie osamotniony i bez poparcia głównych polityków Partii Republikańskiej? I jak przyjrzymy się horoskopowi Donalda Trumpa, to, co oczywiście zwraca uwagę, to niewątpliwie pełnia księżyca w znaku strzelca w połączeniu z Uranem, czyli co pokazuje jakąś taką jego nieobliczalność i taki rys, chciałoby się powiedzieć, dewastacyjny. Ale tym, co rzeczywiście najbardziej przykuwa uwagę i coś, co może astrologom nie zawsze jakoś. Coś, co astrologowie, na co astrologowie nie zawsze zwracają uwagę, to są gwiazdy stałe. I to gwiazdy stałe rzeczywiście wyjątkowo ważne i takie głównie zaliczane te do tak zwanej grupy gwiazd stałych królewskich, ponieważ ascendent Donalda Trumpa wypada w samej końcówce znaku lwa, właściwie w ostatnich minutach kątowych w znaku lwa, a więc jest to dokładnie na gwieździe, która się nazywa Regulus. I to jest Cor Leonis po łacinie, czyli serce lwa, czyli ta najbardziej królewska i najbardziej majestatyczna gwiazda stała, jaką w ogóle astrologowie biorą pod uwagę. Dla Williama Lilliego Regulus i Spica to były dwie takie najważniejsze gwiazdy. Oczywiście on je zaliczał do gwiazd beneficznych, czyli tych, które niosą jakiś taki pewien rodzaj dobra czy kreatywności. Ale tradycja astrologiczna co do Regulusa ma pewien stosunek, powiedziałbym, ambiwalentny, czy może bardziej złożony. W piątej księdze Guido Bonatiego, włoskiego profesora astrologii z XIII wieku, która zawiera takich 146 rozważań, czy właściwie aforyzmów. Przedostatni aforyzm jest właśnie poświęcony Regulusowi. I Guido Bonatti pisze tak o tej gwieździe. Jeśli w horoskopie dziennym dostrzeżesz Cor Leonis, czyli właśnie Regulusa, na ascendencie albo stopień nad ascendentem, względnie 3 stopnie poniżej, lub też na medium celi w podobnym położeniu i bez aspektów z benefikami, wówczas wskaże to na urodzonego, który będzie nosił wielkie imię, będzie dysponował wielką siłą, jak również będzie niezwykle uwznioślony oraz zdolny do osiągnięcia majestatycznych godności, nawet jeśli pochodzi z niższych warstw społecznych.
No, Donald Trump nie pochodzi z niższych warstw społecznych, tylko pochodzi, z, jak Państwo wiecie, z rodziny bardzo zamożnej i bogatej. Ale inny polski polityk, który również ma Regulusa na ascendencie, Lech Wałęsa, no to jego właściwie droga, prawda, od elektryka do Belwederu, a jeszcze wcześniej przez Nagrodę Nobla, no pokazuje, że ten Regulus u niego też się, można powiedzieć, objawił niemalże książkowo, no, zgodnie z, tutaj z regułami Bonatiego. A jeśli jeden z benefików będzie aspektował to miejsce, to znaczy ascendent lub medium celi z Regulusem, jego wzniosłość będzie jeszcze większa. Jeśli w horoskopie nocnym Regulus będzie na ascendencie lub na medium celi, dobroczynność tego wpływu będzie mniejsza, ale nieznacznie. Akurat horoskop Donalda Trumpa jest horoskopem dziennym, horoskop Lecha Wałęsy jest horoskopem nocnym. Jeśli z kolei malefik będzie aspektował Regulusa na ascendencie lub medium celi, sytuacja będzie nieco gorsza. Ale ogólna zasada jest taka, że benefiki zwiększają wpływ tej konfiguracji o 1/4, zaś malefiki o 1/4 go pomniejszają. Ale niezależnie od wszystkiego, układ ten oznacza, że urodzony umrze złą śmiercią, albo przynajmniej wszystkie jego wzniosłości i cała jego wspaniałość, jego siły i moce zakończą się czymś złym. I to jest Bonatti. Oczywiście, jak wiadomo, wszystkie interpretacje, które znajdujemy w dawnych tekstach, one w pewnym sensie oczywiście są metaforyczne i trzeba je dobrze rozumieć. Ale to, co Bonatti tutaj pisze właśnie o Regulusie, który z malefikami ma mniejszą siłę taką sprawczą, to jest jedna rzecz, na którą tutaj trzeba zwrócić uwagę, dlatego że w horoskopie Trumpa ten Regulus na ascendencie jest w koniunkcji właśnie z jednym z malefików, czyli z Marsem. I to jest jeden powód, dla którego Regulus nie w pełni może manifestować swój potężny majestat, chciałoby się powiedzieć, ale również może wskazywać na pewien zły koniec. Zresztą Bonatti pisze, że niezależnie od tego, czy Regulus jest z malefikami, czy z benefikami, gdzieś jest tam taki potencjał, że ta osoba no, może mimo wszystko źle skończyć. I to oczywiście bardzo jest spójne i takie przywołuje właściwie na myśl takie słynne powiedzenie, że pycha przed upadkiem kroczy. I to tak chyba, i tak właśnie działa Regulus. Można powiedzieć, że horoskop Donalda Trumpa jest taką lekcją poglądową działania właśnie Regulusa, który go wyniósł na najwyższy urząd w państwie i jednocześnie go z tego urzędu strącił. No nie było w historii Stanów Zjednoczonych prezydenta, który miałby, przeciwko któremu toczyłyby się aż dwa impeachmenty. To jest jedna rzecz. Jak wspomniałem, Regulus jest gwiazdą królewską i co to znaczy, że to jest gwiazda królewska? No z punktu widzenia astronomicznego do gwiazd królewskich zaliczamy te wszystkie gwiazdy, które są pierwszej wielkości gwiazdowej, czyli są bardzo jasne i jednocześnie leżą na ekliptyce, czyli w tym miejscu, po którym przesuwa się Słońce. Czyli ten symbol z kolei bohatera, tak jakby to słońce nasączało, prawda, tą energią tego też z kolei takiego bohaterskiego majestatu właśnie te gwiazdy. I drugą gwiazdą królewską w horoskopie Donalda Trumpa, która jest tak silnie podkreślona, to jest gwiazda Pollux. Jest to gwiazda, którą z kolei antyczny autor Julian z Laodycei zaliczał do gwiazd wojny, czy też przywódców i okrucieństwa, czyli takich przywódców wojennych i okrucieństwa, ponieważ Pollux jest gwiazdą marsową, ale też jest oczywiście gwiazdą królewską. Też nadaje ten pewien majestat, czyli coś takiego, co osobę, która te gwiazdy królewskie ma w swoim horoskopie, jakoś podkreślone, nadaje mu pewien rodzaj takiego, jest czymś takim, co go wyróżnia, coś, co sprawia, że ta osoba świeci troszkę jednak innym blaskiem. Ale warto zwrócić uwagę, że zarówno Regulus, jak i Pollux, czyli te dwie gwiazdy królewskie, w sumie znamy ich sześć, to są w horoskopie
Donalda Trumpa, one są w koniunkcjach z Maleficami. No i to pokazuje, że to wszystko, ten cały potencjał, ten majestat właśnie, czy to olśniewające jakby znaczenie tej królewskości tych gwiazd, no jest filtrowane jednak przez planety maleficzne, czyli przez jednak jakiś potencjał destrukcyjności. Mówię tutaj o gwiazdach również z tego powodu, dla którego William Lilly między innymi stwierdził coś takiego, że gwiazdy stałe hojnie obdarowują i wynoszą z ubóstwa, nawet do ogromnego bogactwa, czego tych siedem planet nie potrafi uczynić. Czyli mamy tutaj do czynienia z taką właściwie sugestią, że gwiazdy stałe, niezależnie od układów planetarnych w horoskopie, potrafią ten horoskop jakoś odwrócić i nadać mu zupełnie inne znaczenie. I moim zdaniem właśnie to inne znaczenie horoskopowi Trumpa właśnie nadają przynajmniej te dwie gwiazdy, czyli Regulus na ascendencie oraz Pollux na ascendencie i na Marsie oraz Pollux na Saturnie. Oczywiście znajdujemy też tam gwiazdy bogactwa, no, do których zaliczamy m.in. gwiazdę Alnilam z gwiazdozbioru Oriona, która jest dokładnie na słońcu Trumpa. I jeszcze jest jedna niezwykle istotna gwiazda, która też pokazuje pewien rodzaj wzniesienia się i następnie właśnie charakterystycznego upadku. To jest gwiazda Algol, która jest dokładnie na medium Celi. I to jest gwiazda, również Julian z Laodycei zalicza ją do gwiazd bogactwa, ale to jest gwiazda nazywana okiem demona, albo głową demona, albo po prostu gwiazdą Meduzy Gorgony, czy też głowy Meduzy Gorgony, oczywiście ściętej głowy. Ta gwiazda to jest najważniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Perseusza. I ona ma takie znaczenie właśnie, które sprawia, że no możemy to rozumieć jako oczywiście też metaforycznie ścięcie głowy, czyli pozbawienie urzędu i upadek, no, upadek z wysokiego konia. I coś takiego oczywiście stało się udziałem Trumpa, który wykorzystał zarówno Regulusa na ascendencie, jak i tą gwiazdę Algol na medium Celi, do tego, żeby się wspiąć na same szczyty. Na szczyty bogactwa oczywiście i na szczyty władzy. Władzę już stracił. Co do bogactwa, też prawdopodobnie pewne straty poniesie. Ale oczywiście to jest również postawa Trumpa i to, co Trump sobą reprezentował w polityce ogólnoświatowej oczywiście, ma również pewne odniesienie do Polski. Dlatego, że prezydent Andrzej Duda jest w jakiś ciekawy sposób właśnie podłączony do horoskopu Donalda Trumpa. No w taki sposób, że on również ma bardzo aktywną gwiazdę Algol. On nie ma oczywiście żadnych gwiazd królewskich w swoim horoskopie podkreślonych, ale króluje w jego horoskopie Algol, czyli ta ścięta głowa, gdzie ta gwiazda jest umiejscowiona dokładnie na Słońcu. I można powiedzieć, że los Donalda Trumpa, który jest zbieżny właśnie z tym, co pokazują te gwiazdy stałe, no, powinien stanowić pewną lekcję poglądową również dla polskich polityków. I to, jak kończy Trump, to właściwie no, możemy jakoś uznać, że w podobny sposób ta pewna wersja, prawda, trumpizmu również w Polsce będzie się kończyć. Ale też jest inne pytanie, proszę Państwa, czy Joe Biden, którego Aldebaran, to trzecia taka gwiazda królewska, jest postawiona dokładnie na Saturnie. Czy on będzie w stanie, tak jak powiedziałem to wcześniej, właśnie udźwignąć to wyzwanie, które jest mu stawiane przez Saturnem i Plutona na medium Celi i Urana z Marsem na ascendencie horoskopu Zaprzysiężenia? No, Joe Biden na medium Celi nie ma ani gwiazdy Algol, ani żadnej gwiazdy królewskiej, ani żadnej silnej gwiazdy. Na jego medium Celi jest gwiazda, która się nazywa Denebola.
To jest gwiazda z gwiazdozbioru lwa, tak jak Regulus, ale nie jest to serce lwa, tylko to jest ogon lwa. No ogon to nie serce oczywiście, więc za ogon lwa się nie ciągnie. I co do znaczenia, jakie się przypisuje gwieździe Denebola, oczywiście ona też ma swoją taką moc jakby takiej pewnej skuteczności, zwłaszcza w mówieniu nie, ale ta gwiazda jest raczej zaliczana do gwiazd beneficznych i nie jest takie oczywiste, czy Joe Biden właśnie no, poradzi sobie z tym wielkim wyzwaniem. Gwiazdy stałe to jest część tradycji astrologicznej, która właściwie się ciągnie już od antyku. Nigdy tak naprawdę nie powstał żaden taki osobny, jakoś czy traktujący w jakiś taki wyczerpujący sposób traktat astrologiczny poświęcony właśnie gwiazdom stałym, z wyjątkiem traktatu anonimowego autora z 1379 roku. I tego właśnie traktatu, który się nie zachował w oryginale, tylko znamy go z cytowań. Właśnie to dziełko Juliana z Laodycei. Ale to jest najbardziej zdumiewające i zastanawiające to, w jaki sposób ta perspektywa dawnych astrologów właśnie na gwiazdy stałe, jak ona dzisiaj cały czas jest wciąż aktualna. I myślę, że jeszcze będzie okazja, żebym też o tym Państwu poopowiadał. Horoskopy, które tutaj przywoływały, mianowicie horoskop zaprzysiężenia Joe Bidena, horoskop nowego prezydenta, horoskop Trumpa, znajdą Państwo na moim blogu. Dziękuję.